Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie, moi drodzy, w Dead Island. O serii, która w sumie zastąpiła, jak się nie mylę, Wiedźmina. A dzisiaj w sumie przejdziemy się dalej, aby zobaczyć, co się też dzieje z Marią, biednym misie. To jest najgorsze, kiedy widzicie krew koło takiego misia i wiecie dobrze, co się stało, ale nie chcecie się do tego przyznać. Jednocześnie was to w pewien sposób to jest przerażające. Jezu, Maria, $119, wow, ładnie. Warto, jak widać, tutaj przeszukiwać wszystkie rzeczy. Glazurka, kurczę, jest lepsza. Przepraszam, glazurka jest gazurka. Nie gazurka. Nie glazurka. Mamy kolejnego szwendacza. Cholera. I tego zaatakowałem, w sensie. Za wcześnie pewnie. Okej, ale nie są te szwendacze jakimś wielkim zagrożeniem, tak? One są raczej prostymi, najprostszymi przeciwnikami, z którymi będziemy się bili tej niemiłosierną ilość razy wręcz. To jest niestety ta gazurka oprócz tego jeszcze. O proszę bardzo, mamy mocny kij. Na pewno nam się przyda, ponieważ jest na wyższy poziom, co oznacza, że będziemy mogli go używać dopiero na wyższym poziomie, tak? Czyli musi być lepszy. Nie, to nie jest prawda, ale chyba w tej grze niestety, jak dobrze pamiętam, to tak. Co więcej? Jak tam w ogóle widzimy zombiaki? Czy my widzimy jakieś zombiaki? Niespecjalnie. A tutaj proszę, mamy zombiaka, który się dobija na Hama. Żeby ktoś tutaj był? Fuck! Właśnie, to jest to. Jezu. Nienawidzę tego. To jest największy hamstwo, które można zrobić, nie? Patrzcie, że o, witaj. Tam dobija się, prawda? Pewnie tam człowiek jest, uwolnimy go. Nie. Czy na ciebie wyskoczy zombie, gdzie cię zabije? Albo ci przynajmniej przestraszy. W sensie, no. Trochę zawsze się w ten sposób można przestraszyć. Jeszcze z tego łamliwego kasta to nie biorę. Można się zawsze przestraszyć, bo to jest swego rodzaju. Coś na kształt jumpscare'a, ale szczerze to jest jedyne, co mnie w tym momencie może przerazić w jakiś sposób tego typu. Pewnie 470. Okej, tam są zombiaki, z którymi się nie chcemy bić. Przepraszam, to nie jest tak, że się my z nimi nie chcemy bić. My chcemy się z nimi właśnie bić. Tak, ten ma rurkę, więc trzeba było mu ją wytrącić. To są zombiaki, które trzeba załatwić, żeby pomóc temu gościowi. Haris. Nie pamiętam, kim on był. Czy on był hakerem czy komputerowcem teraz? Czemu nie umieracie, no? Dlatego, że są już martwe. Przepraszam, głupie żarty. Wystarczy, myślę. Czy mogę sobie zamienić szybko na ten nóż? Jak to wygląda ze statystykami? Ten nóż jest lepszy, okej. Okay. Znaczy tak mniej więcej. Okej, okay, nie, to nie jest haker. Myślałem, że to jest gość od komputerów, ale nie. Nie. Ja zakładam, że to jest właśnie tak, to jest ta wypożyczalnia sprzętu. I to u niego będziemy mogli parę rzeczy sobie załatwić, jak się nie mylę. Bo tak, przede wszystkim weźmy co się da. Pano i Herald, tak się nazywa ten. Dobra, zaraz tam przyjdę. Tak się nazywa ten. O, jeszcze lepszy nóż. Ten magazyn. Zobaczcie, lagę złapałem mózgu po prostu chwilowego. Wiesz co chcesz? No biorę co chcę przecież. No, widzisz? Okej, okay, tutaj powinno być raczej na razie właśnie czysto. Może tutaj właśnie, tutaj mamy pierwszą rzecz, czyli właśnie workshop. Powiedzmy, swojego rodzaju, gdzie możemy po prostu na szybko naprawić sobie rzeczy. Co ciekawe, naprawiamy to za dolary, a nie za jakieś tam rzeczy, które mamy w ekwipunku. Co no, jednym może się spodobać, drugim nie. Mi, jak dla mnie, to jest to takie mech. I proszę bardzo, moi drodzy, tu jest fajna rzecz, która jest tutaj zrobiona. Mianowicie, część misji jest przekazywana przez takie właśnie radia, CB radia, tak jak powiedzmy. I przynajmniej wiemy gdzie jest insulina w razie wypadku. I oczywiście temu gościowi moglibyśmy pomóc, tylko że nie wiem gdzie on jest, tak, więc ciężko z tym powiedzmy. Trochę. Wiem, znowu milion razy powiedziane powiedzmy, ale ja już taki jestem. Okej, no szczerze to nie wiem gdzie możemy się teraz udać. Okej, na razie tylko przydałoby się właśnie jakieś szwendasz tutaj zabić. Się narzuca jeszcze? Okej, jeszcze ona żyje. Strasznie nasza postać głośno krzyczy i mnie to denerwuje. Naprawdę, to jest irytujące w pewien sposób. Bo po prostu przeszkadza mnie w odbiorze gry. Bloody hell! I ten dźwięk absolutnie nie jest dźwiękiem, który będziemy lubili. To już wam powiem od razu.
To nie jest dźwięk, który będziemy uwielbiali czy też kochali. Wręcz przeciwnie, będziemy od niego uciekali. Okej, jeszcze proszę bardzo, zabić też szwendarz kolejny. Wybaczcie, ja po prostu mam manię bicia w te wszystkie rzeczy, które są na dole. Gdzieś na dole, pode mną, tak? Gdzieś tam na ziemi. Fuck. Zarażony. Okej, ona jeszcze żyje. Leży. Jak widzicie, te wszystkie krzyczące zombiaki, to są zombiaki, które się po prostu nas rzucają. Tak, dosłownie się nas rzucają biegiem. Jakimś swego rodzaju rauszu czy coś takiego. Tak, właśnie, widziałem, że... Spodziewałem się, że ten zombiak może akurat nas wstać. Właśnie, ja się za bardzo skupiam trochę na grze może, ale... Po prostu i za dużo gadam, tak pieprzę trochę od rzeczy. Byłem w kieszeni, to jest ileś miejsca w ekipunku, aż to jest... Czy to dotyczy właśnie tego, że będziemy mogli więcej broni nosić? Może? Czekajcie, spróbujmy. Czy to jest to? Nie, cholera, to niedobrze. Wiecie dlaczego? Bo ja sobie zwiększyłem ileś miejsca w ekipunku. Ale przy okazji nie... Okej, to jest zombie. Bang. Ale przy okazji sobie nie zwiększyłem... Nie zwiększyłem niestety ilości przedmiotów, które mogę mieć, powiedzmy, gdzieś tam na szybkim dobyciu. Co jest niestety trochę bolesne. Czy tutaj coś będzie? Nie. To jest za to mocny, prowizoryczny nóż. Czy coś takiego jest? Czy to jest lepsze? Tak, to jest lepsze od mojego noża. Możemy to wziąć. Możemy sobie wziąć jeszcze jakiegoś batonika, przecież on nic nam to nie robi, bo i tak mamy pełne HP. Bo chodziło mi o to, że właśnie chcę odblokować nowe miejsca, a z drugiej strony, co jest moim błędem, to, że nie udało mi się przy okazji zrobić dogpickingu na pierwszy poziom, a to by nam się akurat przydało. Z względu na to jest dogpicking, tak? To jest... Zawsze się przydaje, tak? Chyba nie widziałem jeszcze gry, w której dogpicking byłby i byłby nieprzydatny. Dobra, kolejny nóż, który jest lepszy od naszego. Ja będę miał zaraz milion noży, no ale cóż, tak już to jest, tak już to bywa. Okej, tutaj mamy kolejnego zombiaka. Ała, cholera, tam się oberwało. Wyprzyłem to strasznie. Czy coś się narzuca? Jeszcze nie. Dlatego też szybko teraz do ekwipunku. To jest kastet, nie chcę, ja chcę szuflę, niech będzie zadzwiała szufla. Dlatego, że tego typu broń jest o tyle, że tak jak powiedziałem, możemy w ten sposób trzymać zombiaki na dystans. Zobaczcie, tego cholerstwa to jest, nie? Na tej małej wyspie jednej. Chodźcie tu, zombiaczki, chodźcie. Oczywiście one będą z czasem nas jakby biegły coraz szybciej. Co jest ciekawe, bo for rain to się... Tutaj, tym się właśnie różnią one od na przykład zombiaków, które zostały pokazane w The Walking Dead, tak? Jak się nie mylę. Znaczy, okej, jest to podobieństwo, że jak one wyczuły tam człowieka, usłyszały człowieka, to one rzeczywiście jakby się na niego rzucały, ale to nie był chyba pełen bieg, jak się nie mylę. Tam się cały czas... Boję się, że tutaj jest jeden z zombiaków, który nas może zabić, dosłownie. Tak, że nie będziemy mieli z nim zupełnie żadnych szans. Ale chcę spróbować. I przede wszystkim weźmy sobie kolejną rzecz, jakąś na dłuższy troszkę dystans. Czyli na przykład, nie wiem, to właśnie ten młotek stolarski. Okej. Bang. Będziemy brać trochę po kolei na siebie, myślę. Okej. Tak. Okej, dostał. Ten też. Ała, cholera, ten mnie nieźle odrzucił teraz. To jest fajne, że tutaj na przykład nam nie wypada... Znaczy, no z jednej strony fajne, a z drugiej nie. Nam nie wypada broń po tym, jak zostaniemy tak odrzuceni. A za to, co fajne, zombiaki się przestają triggerować na nas. Cholera. A mi się oberwało teraz. Głupio. Z własnej głupoty rzeczywiście. Dobra, wracamy. W sensie, możliwe, że wybrałem się tam trochę nieprzygotowany. W sensie, z własnej głupoty zrobiłem coś niemądrego, co najmniej. No bo tam jest masa zombiaków, tak? A mamy dopiero poziom trzeci. Ale ja chcę to zrobić, bo to jest fajne, tak? Chcę jak najwięcej rozwalić zombiaków przy tej serii. I trochę między innymi walczyć ze swoim lękiem, bo nienawidzę absolutnie, tak jak mówiłem, horrorów już wielokrotnie. A może też trochę odlekam tą fabułę w ten sposób? Nie wiem, po prostu jakby też nie chcę za szybko przejść tej gry, bo wiem, że mogę ją zraszować, tak? I ja jestem świadom tego, że mogę ją zraszować i dam sobie radę w niej bez większego problemu. W ten albo inny sposób, ale nie chcę tego zrobić, nie chcę tego robić. Cholera, pierwszy szwendarz trafił mnie. Gnój. Mam jeszcze jedną babkę i to jeszcze, ała, z dechą. Naprawdę? Uderzenie
No nie wiedziałem, że to jest uderzenie, w sensie, to jest jeden z ataków po prostu, przypadkowy. To jest, nie, już myślałem, że to jest Tim Bark, to jest Nectarine. A zakładam, że mogło być to nawiązanie. Nie wiedziałem o tym, że jest tutaj możliwość zaatakowania w jakikolwiek sposób trzonkiem tej broni, którą mamy. To jest naprawdę ciekawe akurat. O, ciekawe. Ale nie wiedziałem, że coś takiego jest. Czy mam w ogóle to jako zadanie już teraz oznaczone? Nie, o dziwo nie. A szkoda, bo to by się przydało, żeby to było jako zadanie zaznaczone potem. Naprawdę, bo można o takich rzeczach po prostu potem zapomnieć z czasem. Okej, okay. Tutaj jeszcze mamy? Tutaj jeszcze mamy jakiegoś zombiaka. To mnie boli tutaj trochę render distance. A ja mam wszystko na maksa i... To nawet nie wiedziałem, że... Znaczy, czasem mi trochę tego brakuje, że twórcy jakby nie biorą pod uwagę, że ktoś może grać w ich grę za x lat. Właśnie wiedziałem, że mi się alkohol wyekwipuje, wybaczcie, ale... Coś jeszcze chyba nie umiem do końca zarządzać tym ekwipunkiem i nie wiem do końca, na jakiej zasadzie działa to, co nam się ekwipuje, a co nie. Że nie przewidują do końca opcji tego, że ktoś za x lat może włączyć ich grę na jakimś ultra niesamowicie nowym sprzęcie. I trochę mi brakuje tego do render distansu, szczególnie, że czasem renderują się rzeczy właśnie w naszych oczach wręcz. Fuck. Okej, pieprzyłem. No ja nie pamiętam, czy Dead Island nie było zbyt nowe na swoje czasy, w sensie czy ono nie paliło w cudzysłowie kompów, trochę jak Wiedźmin, tak? A czy ten nóż jest lepszy od naszego? Nie, więc go zostawiamy. W sensie, no jeśli nasz nóż jest lepszy od jakiegokolwiek innego noża, no to już tamten nóż na pewno nam się niczego nie przyda. Czy ten nóż jest lepszy? Nie, więc go zostawiamy. Bo nasz nóż już sam w sobie jest w tym momencie dosyć słaby, powiedzmy sobie szczerze. W porównaniu do tego, co już znaleźliśmy, to nasz nóż rzeczywiście jest dosyć słaby. A jeśli coś jest jeszcze słabszego, no to już tym bardziej, jak mówię, nam się nie opłaca tego brać w ogóle do ekwipunku. Ile mam w ogóle tego dziadostwa? Męczące noże, męczące noże, cholera, powinienem w końcu zacząć z tego korzystać. Mam już zdecydowanie tego za dużo. Wywalmy ten, który tutaj był, 29, wywalmy go jakoś. Nawet nie pamiętam, czym się wywalało, ale nieważne, no trudno. Kas też wyrzucę, bo nam się raczej nie przyda, zepsuty kij. Wywalamy, zepsuty młotek akurat zostawiamy. Przyda nam się kilka chociaż takich rzeczy właśnie bardziej obuchowych. Jeżeli nie jesteśmy od tego specjalistami. I właśnie to jest to, o czym mówię, jak widzicie ten render distance. Że nam się po prostu obiekty dość mocno na oczach renderują. I wiecie, o tyle, o ile w Wiedźminie mi to nie przeszkadzało jakoś bardzo, szczególnie do momentu, aż nie wymieniłem grafiki. Tak, no tutaj mnie to niestety trochę boli. Chyba, że tak jak mówię, no wszystko jest w tym momencie na maksa. W Wiedźminie jakby mieliśmy to na maksa, no to okej, nadal się to renderowało trochę na naszych oczach, ale nie było, myślę, że aż tak źle. Ała. Muszę się wyleczyć gdzieś zaraz. Ale nie zwróciłem uwagi na to, ile już HP otrzymałem, w sensie obrażeń. Tam jest jeszcze w ogóle coś, czegoś żeśmy nie sprawdzili. W sensie, w ogóle powinienem był tam iść na górę, ale nadal nie chcę, tak? To jakby nadal mnie ciągnie do tego, aby cisnąć bardziej w... Ała, cholera. Dział mnie walno. Cholera, jeszcze ta babka. Fuck, jeszcze jeden. Do tyłu. Ale nie wiem, skąd ona wyszła. Czy ona wyszła może z tej przebieralni? Jest na to szansa. Zanim się oberwało. Pamiętacie, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że to jest takie łatwe i tak dalej? Teraz już prawie dwa razy zginąłem. Dlatego mówię, prawda? Dlaczego jeszcze nie idę do misji? Kurde, chcę jak najwięcej zwiedzać, tak? Chcę jak najbardziej poznać tę grę, bo tak jak mówię, ja ją kiedyś przeszedłem, tylko że to było takie bardziej przejście. No nie był to idealny rush, ale zdecydowanie przeszedłem ją moim zdaniem za szybko. I wielu rzeczy po prostu nie odkryłem, w wielu miejscach nie byłem i tak dalej. A ja chcę tym razem jakby bardziej tą grę przejść rzeczywiście. Złota plaża. Z tego co pamiętam, to Złota plaża jest właśnie jakimś takim miejscem, gdzie powiedzmy było to miejsce dla bogatszych ludzi. Wiecie, dla jakichś takich burżujów właśnie. Okej, dobijamy. Jeszcze tutaj słyszę, o właśnie, tutaj był jeszcze jeden zombie, który się nami zainteresował. Dobra, już mi się oberwało. W ogóle co najlepsze, on jadł innego szwendacza, ten szwendacz się nie ruszał. To jest ciekawe, dlaczego? W sensie, jakby, wiecie, nie lubię takich po prostu niewyjaśnionych rzeczy i to jest jedna z takich właśnie rzeczy, która mi bardzo nie pasuje w grach. Kiedy na przykład właśnie albo w
filmach, gdzie jeden z umiera na przykład je drugiego i się okaże, że ten drugi też żył. Gdzie żył w cudzysłowie, był martwy, ale żył, tak? Jeśli wiecie, o co mi chodzi. I po prostu jest taka jedna z bardziej irytujących rzeczy. Okej, wiedziałem, że ten wstanie. Spodziewałem się tego w jakiś sposób, no. To było dosyć głupie, gdyby... W sensie byłoby to dosyć głupie, gdyby on nie wstał, w sensie... No bo ustawiamy tak zombie, jak zazwyczaj właśnie żyją. Okej, ten też leży. Okej, poczekajmy, aż on się trochę odnowi. Stamina. Ja już mam jej trochę mało. Czemu właśnie jako ta postać to mamy dosyć mało staminy, jak dobrze pamiętam. Fak. Teraz nam się oberwało jeszcze. Co jest nie tak z tym młotkiem? Czy... On jest naprawdę aż tak słaby, czy ja coś zawaliłem teraz? Gdzie pewnie przez to nam się stamina skończyła, tak słabo waliliśmy. Nie, po prostu ten młotek jest rzeczywiście aż tak słaby. Tak słabo powala. I co, dobijmy ich już tym nożem. To jest lepszy pomysł, zdecydowanie. No, halo? Mogę ją dobić? Halo? Moja postać coś... Prawda, jak ja słabo ze staminą stoję, to ja nawet nie wiedziałem. A tak, okej, ten motyw jest po prostu totalnie zepsuty i wiecie co, ja go już wywalam absolutnie teraz. To jest po prostu tragedia. Weźmy sobie, nie wiem, co mamy jeszcze. Mocny kij mamy. Ostatnia broń chyba, która nam została. Z takich obuchowych bardziej. Czy ja w ogóle powinienem tej... Nie, nie powinienem tej w ogóle iść, tak? Ja... To nie jest... W sensie... Okej, tak? Jest to powiedzmy miejsce na mój poziom. O cholera, od tyłu. Ale... Powinienem był w sumie się skupić może bardziej na misji. Okej, ten nie żyje na szczęście. Ten na pewno nie żyje. Tak jak mówię, jeśli coś na przykład jeśli jest broń wbita w zombiaka. Albo właśnie ma w sobie jakiś przedmiot, to na 100% nie żyje. Cholera jasno, znowu. To czego najbardziej nie widzę, czyli zombiaki wyskakujące z dupy totalnie. Mamy tu jeszcze kolejną skrzynkę. Ale mam przynajmniej trzeci dowód tożsamości, który... W sumie cholera, zebrałem jeszcze trzy dowody tożsamości, bo John, nieźle. Szybciej niż się spodziewałem. Ale tak, o, proszę bardzo, jeszcze te zombiaki by się przydało dobić tutaj, skoro są. I co, jedna rzecz mi się nie podoba. Za głośna jest muzyka, cholera jasna, dlaczego ona jest tak głośno? Nie powinna być, bo moim zdaniem to psuje klimat. Totalnie. Moim zdaniem powinno być dużo ciszej, tak? Tak, okej, okay, prawy, znaczy lewy, prawy. Te quick time eventy tutaj są też, czy czego mi brakuje, więcej quick time eventów, w sensie inne, nie wiem, jakieś tam... Że one były inaczej zrealizowane niż kliknięcie lewego przycisku i potem prawego przycisku, tak? To tak szczerze to... No mech trochę, mech, bardzo mocno nawet bym powiedział, że mech. No ale mamy znowu młotek. W sensie młotki chyba można naprawić i one się tak psują, że... No nie wyrzucamy ich, tak? Tak samo jest na przykład z bronią... Palną, że my jej nie wyrzucamy, tylko mamy ją w ekwipunku, a ona zadaje mniejsze obrażenia. O, jeszcze jeden zombie, który się gdzieś tutaj przypałętał. Dobrze wiedzieć, nawet nie zauważyłem, że on jeszcze żyje. Pytałem się, czy iść tam. Kurde, 137 dolców, wow, ładnie. Alkohol jeszcze. Więc co, dobra, pójdziemy tam, dokończymy tą plażę i potem się wybierzemy już na misję rzeczywiście, bo... Kurde, że przez dwa odcinki nie zrobię nawet tyle, że nie zacznę... Bodajże aktu... Czy to jest... To będzie, nie, to jeszcze nie będzie akt drugi, ale... Chociaż przez dwa odcinki nie odbił, prawda, tej głupiej plaży, no to będzie trochę przypał. Ja mamy kij dodatkowo jeszcze jeden. Cholera, no. Znowu się dałem zaskoczyć. Też nam to nie zadaje obrażeń, jak się na nas rzucają. To byłoby bardzo słabe już wtedy. Tak, ale trzymając sobie młotek jest beznadziejny. Już wiem, z czego nie korzystać zupełnie. Okej, kolejny zabity. Cholera. Tak. Znowu za szybko wykorzystałem staminę. Okej, oni się nami przestaną interesować. To jest trochę też słabe, że oni się nami przestaną interesować, zamiast na przykład, nie wiem, stanąć i się na nas potem rzucić, tak? To mi się dużo bardziej podobało. A zamiast podejść do nas i spróbować zacząć jeść, tak? To jest, uważam, że byłoby fajniejsze. W sensie, no wiem, narzekam za dużo, a ta gra była dość dobrze, jak dobrze pamiętam, przyjęta przez krytyków. Ale takie rzeczy, no po prostu, to jest coś, co... Ja zauważam, tak? Bo tutaj nawet nie wiedziałem, że można tutaj było wejść. Tak szczerze. Czy to jest... Czy ja w tym momencie zbugowałem grę? Mam nadzieję, że nie. Bo tutaj jest jakiś znaczek, ha. Dom. Znaczy znaczek jakiś dom, powiedzmy. Diamentowa plaża. A okej, okay, tak, rzeczywiście tutaj były plaże w zależności od tego, w jakim jakby kurorcie się zatrzymać. W sensie, w jakich domkach byliśmy. Byliśmy ulokowani, w sensie, wiecie,
im więcej zapłaciliśmy, no tym lepszą plażę mogliśmy wybrać. Tylko że no, prawdopodobnie cały prestiż opierał się o to, prawda, ile tutaj, chyba nie pamiętam, czy tutaj są obrażenia od upadku. Tak naprawdę cały prestiż polegał na tym, ile zapłaciliśmy. No wątpię, aby ta plaża była lepsza niż tamta na przykład, jakoś bardzo. Dobra, weźmy sobie ten portfel, ale wiecie co, zaczynam się bać, że w ten sposób to ja, wiecie, dojdę do nie wiadomo gdzie, tak? Nie wiem, czy to jest najmądrzejsze, żebym tak łaził tutaj cały czas. Myślę, że chyba pora już, wiecie co, wrócić do misji, rzeczywiście. Żeby się też nie dać nagle zaskoczyć, żeby się nie okazało, że gdzieś tutaj jeszcze zombiak jest jakiś taki właśnie specjalny. A to jest, proszę bardzo, jeszcze jakaś wyspa. Wiecie co, pójdziemy na nią. O, za bardzo się na tym skupiam. W sensie, żeby eksplorować. O, proszę bardzo, nawet nie wiedziałem, że... Pierwszy raz, i właśnie to jest pokaz tego, że nie eksplorowałem. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Żeby gra mi powiedziała, że halo, stary, opuszczasz strefę gry, wracaj. W takim razie, moi drodzy, nie opuścimy strefy gry, wracamy już rzeczywiście do... O, z tego zombiaka myślałem, że zebrałem te pieniądze. Wracamy już do misji głównej, czyli już rzeczywiście zajmiemy posterunkiem, tak? Bo tam były zombiaki, które widzieliście pewnie. To wiosło, które nam się zespiło na oczach, on to boli trochę. W sensie, tak jak mówię, to jest jedna rzecz, wiele rzeczy, wielu grom wybaczałem, ale... Akurat wobec Dead Island może jestem jakiś taki trochę mniej miły? Proszę bardzo, zombiaki też się porespiły, w sensie jak odeszliśmy kawałek. Czyli na tej zasadzie one się respią. Wydawało mi się, że one się respią dopiero jak gdzieś, wiecie, wejdziemy do jakiejś większej lokacji i wrócimy z niej. Chyba ten zombiak po prostu tutaj... Nie, okej, rzeczywiście się porespiły, jak widzicie. Tutaj też. Czyli one się respią jakby nie z czasem, tylko znaczy one się respią z odległością, tak? To jest takie sobie, moim zdaniem. Przez to, jeśli nie wyeksplorujemy jakiejś lokacji za pierwszym razem, to mamy potem przewalone trochę. W ten sposób też można właśnie unikać ich ciosów, po prostu się odsuwając. Tak, walimy. Okej, weźmy sobie ten nóż. Prawy. Zabijmy go. Weźmy z nich, co się da. Do tych zombiaków ucieknijmy na sekundę. Jeszcze interesowało mnie wypicie jakiegoś napoju energetycznego. Okej, okay, jest tutaj. Tam jest jeszcze żyjący zombiak, ale najpierw się skupmy na tym szwendawcu tutaj. Jak widzicie, nasza broń w tym momencie na nic nie daje. Pytanie się, czy na pewno... Aha, no teraz przynajmniej wiem, dlaczego ten młotek był taki beznadziejny. Uszkodzony, wyrzućmy to. Pobijany kij weźmy, nieszkodliwy nóż nurkowy też tutaj weźmy. Teraz muszę część skupienia na prawie broni, bo potem widzicie, co daje po 4 obrażenia i nawet nie jestem tego świadom do końca. Wiecie, no, może nie tyle nie jestem tego świadom, ale to potem, wiecie, jakby walczę i nawet nie zwracam uwagi na to, że ja zadaję jakieś żałosne obrażenia, tak? Tylko po prostu walczę, bo myślę, że cholera, znowu broń, która jest beznadziejna, tak? Nie, okej, ten zamek akurat nie żył. I co, wezmę te poobijane kije, gdzie niektóre. Myślę, że nam się po prostu przydadzą, bo to jest broń, która, wiecie, jakby rozwali się i my ją wyrzucamy. I wtedy możemy sobie szybko jakby zauważyć, że halo, mamy broń, która jakby już się nie nadawała, więc wyjmujemy kolejną. A tutaj nie ma za bardzo, w sensie, wiecie, jakby na przykład tutaj było na dole kółeczko, które pokazywałoby, że w sensie stan broni aktualny, a nie, że musielibyśmy wchodzić w ten ekwipunek, to byłoby to moim zdaniem lepsze. Szczerze, byłoby to moim zdaniem znacznie lepsze. Ale taka moja opinia tylko, tak? Ten zamek nie żyje, ale tutaj mamy szwendacza, który się narzuca jeszcze. Bang, proszę bardzo, kolejny załatwiony. Kolejny szwendacz. Akurat walenie w te, które są na ziemi, jest o tyle łatwe, że my je bardzo szybko załatwiamy. Okej, okay, nóż nurkowy znowu. Lewy, prawy. Te noże są niestety o tyle problematyczne, że one są bardzo... Znaczy one są z jednej strony szybkie, a z drugiej są bardzo, bardzo krótkie, co czuć, tak? To akurat w tej grze jest fajne to, że została rzeczywiście jakby wzięta pod uwagę odległość w sensie no, zasięg ataku, o tak, chciałem powiedzieć, odległość od przeciwnika. Właśnie o zasięg ataku mi tutaj chodziło. Okej, okay, otwórzmy to. Moi drodzy, wchodzimy. Wchodzimy na teren wieży ratowników.
Okej, okay, proszę bardzo, trafiona jeszcze raz. Ten też już nie żyje, jak tam wyglądasz, kij słabo. Prawdopodobnie następnego zombiaka już będziemy musieli dobijać. Dobijać przy pomocy noża. A tutaj co najgorsze są aż trzy. Ale to jest bardzo spoko, że można w ten sposób te zombiaki załatwić. Po prostu rzucając w nie beczką. Jeszcze nic nie muszę zrobić, okej. Okay. W sensie nie muszę, dlaczego? Bo wiem, co się tutaj stanie dalej. Dlatego też czekam. W sensie czekam. Dlatego też chciałbym sobie wyekwipować kolejną jakąś broń, na przykład właśnie poobijany kij od szczotki. Bo nie, niech będzie mocny kij. W sensie no on jest w połowie już jakby zniszczony, ale. Wystarczy, myślę, że nam wystarczy. Okej, okay, otwórzmy to i. Proszę bardzo, patrz co tutaj mamy. Cholera, to tryskająca krew. Wyobraźcie sobie, jakie to w 2011 roku musiało robić wrażenie mimo wszystko, tak? Czyli, że on tak wali tego trupa i ten trup rzeczywiście się tak fajnie rusza do tego. Na czym ja się skupiam? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, tak? To nie jest absolutnie coś, co tam jakoś bardzo, nie wiem, tam, że jestem jakimś psychopatą czy coś, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, tak? Po prostu fizyka, czysta fizyka w tym wypadku. Tak? Okej. Okay. Spear akurat jest o tyle problematyczny, że on jest cholernie mocny. Okej, okay, musimy na chwilę odpocząć. Cofać się i odpocząć. Okej. Okay. Taki odskok też jest spoko, w sensie dopiero teraz go odkryłem w sumie. A wiesz, co mi się jeszcze przypomniało pro Dead Island? To jak bardzo Techland wtedy, jak dobrze pamiętam, to coś jeszcze żył, jak mu rozwaliłem głowę. What the fuck? Czemu? Dobra, nieważne, nie pytam. Natomiast więcej zombiaków w ogóle w środku, z tego co widzę. Techland, jak dobrze pamiętam, zawalił zabezpieczeniami i gdzieś tam miał w jakimś pliku tekstowym na swojej stronie klucze z grami. Znaczy z grą, z Dead Island właśnie. I 100 tysięcy kluczy bodajże tam było. Jakoś raczej nie żyje, nie? Dokładnie. Północ od miasta. Czy będzie to widać, bo właśnie zawsze się zastanawiam, czy ten samolot było widać. Zobaczcie, ale to też fajna sprawa, że samolot się tutaj rozbija, w ogóle to jest kałpy wielkie. Nieźle. Czy... okej, okay, nie będzie pewnie tego samolotu widać, więc pewnie muszę tutaj podejść. Okej, okay, muszę chyba poczekać. Okej, okay, czy to będzie teraz widać? Nie. Myślałem, że będzie widać ten samolot, ale niestety nie. Cholera, już myślałem, że jeszcze coś mi tutaj wyskakuje i wiecie, zawał po prostu od razu. A on się to powtarzał przez milion lat po prostu, z tego co widzę. Właśnie zapomniałem o latarce w ogóle, a ja bez latarki teraz cały czas chodziłem, więc jedno... Nie wiem, może też to dodawało klimatu. Nie jestem pewien. A powiem wam jedno. Takie właśnie pokazywanie, gdzie są zombiaki przy okazji misji, trochę psuje jakby zaskoczenie, tak? Bo w tym momencie wiemy, gdzie są zombie i nie damy się jakby zaskoczyć, tak? Nie przestraszą nas raczej tak łatwo. Chyba, że się nie patrzymy na mapę, myślę, że każdy już taki gracz... Każdy gracz tutaj normalny to już raczej zwraca uwagę na właśnie mapę w takich grach, szczególnie, że jak mamy tam ważne informacje takie tego typu właśnie to... To myślę, że jest to raczej naturalne. Ja przede wszystkim hajs. Tutaj wejść nie możemy. Przynajmniej na razie. Tu pusto. Jest jakiś zombiak tu? Tak, są nawet dwa. Obrażenia od tego kija są tak śmieszne. On też się już zepsuł. Okej, okay. I to jest kolejna broń, która jest do naprawy ewentualnie. Beznadzieja, w sensie tak serio, ja wolę wywalać tą broń, bo ona jest... No mech, po prostu jest mech, tak? Pobijany kij od szczotki sobie weźmy. No i jeszcze oczywiście nasz nóż nurkowy, który jest w tym momencie już nieszkodliwy. Tragedia. Ten kij mi się absolutnie na nic nie przyda. W sensie, wiecie, tak jakby no, ci znaleźli w tą broń taką byle jaką, no bo nam to nie jest potrzebne. Banner i Herald, już mamy trzecią część, trzeci tom Banner i Herald. Tam Heralda Banoi, jak to woli. Okej, okay, baterie, śruby, taśma izolacyjna, myślę, że już możemy wyłączyć latarkę.
Wyłączmy ją i zobaczmy tylko jedną rzecz. I a to jest ekwipunek, jak chcę umiejętności. Okej, jeszcze nie mam wyższego poziomu. A, okej, tutaj mam expo, właśnie zastanawiam, gdzie on jest. No. To już raczej nic specjalnego nie ma, okej. Na górze jest jeszcze jeden przeciwnik, ale to myślę, że to nie będzie wielki problem. Przepraszam, jeszcze drutkol czasu tutaj znaleziony. Tak, tak, lądujemy na północ od miasta. Otwórzmy włas. Aha, ja muszę przytrzymać, wybaczcie. Bardzo, wiecie co, naprawdę szczerze, wybaczcie, ale ta muzyka mi tak nie pasuje w ogóle. Tak te dźwięki zostawiam, ale muzykę tak mocno chcę przyciszyć. Jest po prostu ona irytująca, w sensie zupełnie mi psuje tutaj. Czy my zobaczymy ten samolot? Tak, o, dobra, okej, dopiero teraz go widzimy. Ja się zastanawiam, właśnie mi się coś wydawało, że można było go zobaczyć, ja nie byłem pewien tego. Okej, więcej zombiaków się tutaj pokazało na mapie teraz. U góry jak weszliśmy. Co miałem powiedzieć, to to, że... Okej, tego szwendarz zobaczmy na początku. Lewy, prawy. Ła, cholera, to się obrywało. Okej, dobity. Tą jeszcze babkę kończymy. Okej, załatwione. Co miałem powiedzieć? Zgubiłem wątek. Zgubiłem teraz wątek, wybaczcie mi. Okej, ten gość tak nie żył. Bierzmy z niego co nieco. Nawet nie wiedziałem, że to jest drabina na górę. O cholera, patrzcie. Wtedy nie wiedziałem, że to jest drabina, w sensie... Albo zapomniałem, albo nigdy nie wiedziałem. A tutaj chyba nic specjalnego nie ma, chyba że tutaj będzie... A, pewnie tutaj będzie jakiś tam, nie wiem... Postać poboczna jakaś, czy coś tego typu. Aha, jeśli chodzi o broń, no to po prostu biorę na się takie byle co... No to jest początek gry, no proszę was, no teraz będziemy znajdowali masę shitu, który nam się na nic nie przyda. Jak wygląda kwestia tej rury i jak ona się trzyma? Okej, okay. Kiki i rura są aktualnie w porządku. Właśnie wydaje mi się, że to jeszcze jest jeden zombiak. Tak, dokładnie. Ty już myślisz, że jesteś bezpieczny. Właśnie, wiecie co jest fajne? Że tego nie pokazali na mapie. Bo on nie był pokazany na mapie. Zdecydowanie. Nie widziałem go na mapie, przynajmniej ja. I proszę bardzo. You're doomed. W ogóle to jest śmieszne, to jest chyba wulkan w centrum wyspy w ogóle. Tego co najśmieszniejsze nie widać tutaj z tego miejsca, a powinno być. Dzisiaj my patrzymy ze strony plaży, na stronę hotelu. Hotel raczej na 99% nie jest wyższy niż ten wulkan, ale może się mylę, czy też góra. Znaczy ta góra tak czy tak musiała być wulkanem, bo jest to na 100% jakaś właśnie wyspa wulkaniczna. Nie spodziewałem się, aby mogło być inaczej. Dobra, zbieramy co tutaj dostaje. O, ładnie, proszę bardzo, jakiś ładny tasaczek w końcu. Mamy punkty rozwinięcia i lockpicking przede wszystkim. Tak, chcę pójść tą umiejętność, chcę sobie rozwinąć lockpicking. Koszty naprawy też będą spoko, potem pójdziemy, myślę, że w expa. W energii dopiero w trwałość broni. To jest aura. Obrażenia, siła, aha, dobra, to jest po prostu druga aura. A jak tutaj to wygląda? Czy mamy tutaj możliwość właśnie jakieś rozwinięcia? Obrażenia od broni siecznej, bla bla. Czy rozstrzału? A jak właśnie z rozwinięciem? Też się zastanawiam, gdzie jak będziemy mogli odblokować kolejne punkty, tak jakby te... Czy to, aha, to może chyba z poziomem będzie. Może, nie wiem. Właśnie o te miejsce mi chodzi tutaj, na ekwipunek. Chętnie sprawdzę, bo jak widzę, to masa osób potrzebuje pomocy. I proszę bardzo, moi drodzy, krzyż z 2011 roku mieliśmy już szybką podróż i taką naprawdę szybką podróż, bo która działała dosyć potężnie. Okay, to jest jeszcze jakaś rurka. Czy wiosło nam się przyda? W sumie możemy wziąć, bo jest, widzę, że lepszy niż nasz kij. Ile to jest osób? To jest jedna na naszym poziomie. Proszę bardzo, Dominik. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you think you can get it for us? Mogę wziąć, ale szczerze takie. Jedna taka rzecz. Skoro ludzie są w latarni, to czemu po prostu nie przyjdą tutaj? Myślę, że byłoby najlepiej zgromadzić jak najwięcej ludzi w jednym miejscu. W sensie, wiecie o co mi chodzi, tak? Jakby. Im więcej ludzi w jednym miejscu, tym z jednej strony gorzej, bo potrzeba zapasów, ale te zapasy się walają absolutnie wszędzie. Aktualnie przynajmniej. A dwa... czekajcie, co możemy naprawić? Co bym chciał naprawić? Ten tasak przede wszystkim, tak? Za $14. Mamy w ogóle już 1600, więc beach please, tak?
Myślę, że wiecie co, ten klasyk sobie ogółem mocno, mocno jakby wyleweluje. Akurat na poziom czwarty. Tak woski inaczej raczej szybko nie zrobimy, tak? No, no mech, no proszę was. Ja nie będę na tyle głupi, żeby takie rzeczy robić. Ale co miałem powiedzieć, że czemu po prostu jakby oni się tutaj wszyscy nie zgrupują? Byłoby po prostu milion razy łatwiej, gdyby oni tutaj przyszli. Wiecie co, dobra, no pogadajmy też z ludźmi. Zdaje mi się przydało, żebym pogadał ja. Tam od siebie. Dobra. Tak, tak, mogę ci chętnie zebrać części. Bardzo łatwe jeszcze na dodatek. Tak, wiem gdzie ci szukać, nie ma problemu. Ktoś nie łaza, że to jest spoko, akurat nawet nie zwracałem uwagi kiedyś na nazwy tych misji. Tak jak mówię, no od bardzo niedawna tak naprawdę stałem się, powiedzmy, że nie chcę być lepszym graczem, ale powiedzmy bardziej zwracam już uwagę na to, co się dzieje. Części silnika raczej nie są mi potrzebne, tak powiedzieć szczerze, przynajmniej póki co. Ten kaset to jest no mech, bardzo mech. Byłem pełno apteczek, też by się przydało je mieć gdzieś tam na podorędziu. Maczeta, to mnie jeszcze bardzo jara aktualnie. Pałka, maczuga. Tak, przydałaby nam się maczeta, bo ona jest nie dość na długi zasięg, to jeszcze jest maczetą, tak? Czy jest bronią sieczną. W sensie, no nie jest na długi, jest na dłuższy zasięg. A dobra, to na razie to wiecie co, olejemy. Zepsuty prowizyczny, to już mamy na wysokim poziomie. Zepsuty nóż nurkowy, no to możemy mu sprzedać tak za 7 darów, i tak nie jest to potrzebne. Nie chcę sprzedać rury, bo nam się może przydać kij też. Męczący nóż możemy zostawić. Nie, dobra, to sprzedajmy, bo też jest już w takim stanie, że mech. No co jeszcze tutaj mamy? Złom. Ogólnie te rzeczy na razie pozostają, bo ja nawet nie wiem, co nam się może przydać w przyszłości, a co nie. Więc na razie nie spieszymy się ze sprzedawaniem. Tutaj w ogóle to, że nie oświetlili tej toalety w żaden sposób, jest ciekawe. Gdzie w ogóle to oświetlenie tej toalety jest dziwne. Gdzie... No, nie podoba mi się... Nie podoba mi się to, że to światło, to coś mi się tutaj nie podoba. W sensie wiecie, tutaj ze światłem, tak? Coś mi się nie zgadza, po prostu. Ale to może tylko mi się wydaje. Co ta kobieta robi? Co ona robi? Czy mi się wydaje, czy ona powinna trochę inaczej wyglądać tutaj? Która mniejsza. Tak, Jack, pamiętam cię. Pamiętam też, że chciałeś mnie zabić. Coś ci dzieje na twarzy z cieniami. Tak, pomogę ci. To działa. Oczywiście już tam słyszymy teraz zombiaki, prawda? Wcześniej ich nie było słychać, a teraz słychać. To jest dziwne, że gość nie mógł wyważyć drzwi, a my możemy, tak? Będąc no, kobietą, która raczej nie ma jakichś ultra niesamowicie większych mięśni niż on. Okej, pierwszy szwendarz załatwiony. Drugi szwendarz zostaje. Nie ma tutaj trzeciego? Chyba nie. To jest tylko tak. A, zawsze zapomniałem. Zamiast teki tam i... Jakieś przyzwyczajenia. Okej, mydło, środki przeciwbólowe, bandaże, telefon. Jakieś inne pierdoły jeszcze tutaj może są, które by nam się przydały? Chyba niespecjalnie. A wiecie co, tak, przede wszystkim znowu musimy sobie wyekipować coś innego. I wiecie co, wyekipuję sobie ten tasek jako broń, prawda, pomocniczą, jako broń ostatecznej zagłady, czy coś tego typu. Okej, dobra, bierz się do pracy. Coś jeszcze chcesz? Świetnie. O Jezus, jak ja w ogóle przegrałem z odcinkiem, przepraszam, strasznie. Dobra, pomogę ci, tak. Absolutely. Without your help, we'd all be 6 feet under by now. Bloody walking corpses. No nic, cały ja lubię pomagać. Dobra, moi drodzy, ale już teraz naprawdę nawet nie zauważyłem, kiedy to minęło, to 30 minut. No jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, że możecie sobie suba, dać łapkę, fajnie naszego Discorda, bo was serdecznie zachęcam zostać moimi patronami na Patronite, ponieważ każda złotówka wpływa na rozwój kanału. Zrobiliśmy dzisiaj mało, ale przede wszystkim znowu eksploracja, tak? Jak mówię, ja będę w tej grze dużo eksplorował i starał się jakby nie za szybko pocisnąć w tą fabułę główną. A co się tej kobiecie stało, to ja nadal nie mam pojęcia, bo... Szczerze to wydawało mi się, że ona była trochę w innej pozycji w pierwotnej wersji, ale to, jak mówię, może mi się wydaje tylko. No nic, żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.